Cześć Wam! Dzisiaj przychodzę do Was z pierwszą częścią holu z Biedronki, jeżeli chodzi o papiernicze, duperele, przydasie. Nie pokazywałam Wam ich wcześniej, bo urlop, remont, to wszystko i nie było kiedy. A najgorsze jest to, że przez ten cały czas nie mogłam ich używać i tak leżały zapakowane, zmęczone, smutne, oczekujące na swoją porę. I ta pora właśnie przyszła. Na początek kleje. Czyli coś, co kupuję za każdym razem, jak pojawia się tylko w Biedronce. Te kleje w taśmie są naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobre. Mają 6 metrów. Te kleje są naprawdę bardzo dobre, świetnie się kleją, rzadko kiedy się psują i są sprzedawane po 2 sztuki, przy czym kosztują naprawdę jakoś niewiele, bo w okolicach 6-7 zł. Za 2 sztuki oczywiście. No i oczywiście są, bo dostać tego typu kleje w Polsce jest dosyć trudno. Ja rzadko kiedy gdzieś je widuję w sklepach, a szukanie ich w jakichś specjalistycznych sklepach, no to troszeczkę za dużo roboty. Więc kupuję, zwykle kupuję właśnie kilka sztuk, tym razem kupiłam 4 takie podwójne opakowania. Bo jakże mogło być inaczej. Ale już jedno otworzyłam, bo mi się skończyły poprzednie. Więc jakby nie było wyjścia. Odkładamy. Kolejna rzecz to klipsy biurowe. To coś, co też się zawsze bardzo przydaje. A w zasadzie przydawać się nie przydaje, po prostu jest ładnym bajerem, który ładnie wygląda na zdjęciach i świetnie trzyma strony, żeby nam się notes nie zamykał. Może Wam pokażę, o co chodzi. A few moments later. O! Udało się. To się przykłada. I tu się łapie. Dzięki czemuś nie zamyka. Jak widzicie, wygląda gorzej niż bez tego. O, widzicie? Ma sens, ma sens. Trzyma, trzyma, a przy okazji całkiem nieźle wygląda. Nie skupiłam, zwłaszcza, że kosztowało niewiele. Kolejne rzeczy to magnetyczne zakładki do książek. To również nie jest mi do niczego potrzebne oczywiście. Po prostu ładnie wygląda na zdjęciach i w końcu będę mogła zacząć z tego korzystać, bo nie chciałam wyjmować wcześniej. Rzecz w tym, żeby oczywiście kolejny pokaz. Mając stronę, po prostu sobie tutaj, o, i widzicie jak ładnie, ślicznie, ślicznie trzyma, ślicznie wygląda, a jeżeli na przykład mamy tutaj jakieś rzeczy, których nie chcemy pokazać, to łatwo można sobie to zakleić i podczas kręcenia filmu po prostu będzie to zamknięte. No ale nie oszukujmy się, chodzi o to, że po prostu jest to fajny bajer do zdjęcia. Tak naprawdę tylko o to chodzi. No i pastele. Powiem Wam, że Biedronka w tym roku naprawdę poszalała, bo zrobili całą pastelową kolekcję, na którą rzucili się wszyscy, jakby nigdy w życiu nie widzieli przydasi papierowych. Mówię wszyscy, bo też byłam jednym z tych wszystkich. I też, jak widzicie, kupiłam magnetyczne zakładki do książek. Mimo tego, że czytam tylko na Kindlu i nie używam książek, takich zwykłych papierowych. Kupiłam też takie magnetyczne zakładki do książek, może zabiorę pod spodu. No to jest, będzie lepiej widać. One są w zasadzie chyba identyczne jak tamte. A nie, to są takie zwykłe magnesy. Aha. Czyli można je sobie przyczepić do lodówki albo używać po prostu jako zwykłe takie ozdóbki, które po prostu można sobie położyć wokół notesu. Świetnie. Deal życia. Ale oczywiście jest jeszcze kilka bardzo ważnych rzeczy. Czyli naklejki. Naklejek kupiłam bardzo dużo, więc teraz przygotujcie się na ciąg naklejkowy. Najpierw będą zestawy etykiet samoprzylepnych. Oczywiście nie będę ich już używać na zeszyty, bo zeszytów już nie używam, odkąd nie studiuję. Ale obejrzymy sobie, co jest w środku, bo też jeszcze ich nie oglądałam. Kupiłam 2 zestawy, bo przecież po co mi tylko jeden. Tutaj są takie zwykłe etykietki. Te są takie okrągłe. O, tu są fajne, takie planerowe, na których można sobie ponotować. Tutaj są do wyjęcia kółeczka, serduszka. Takie coś na AliExpress bardzo często się pojawia. Numerki. O, to mi się bardzo przyda. I literki też mi się bardzo przydadzą. O, to bardzo, bardzo dobre. Czyli całkiem nieźle. A też nie było drogie, bo to tam jakieś chyba kilka złotych kosztowało. Więc wzięłam 2, bo kolory są ładne. I są papierowe, więc będzie łatwo po nich pisać. Nie będzie się nic ślizgać. Bo wiecie jak to jest. Najgorzej jest jak się kupuje naklejki takie właśnie do planera.
a potem się okazuje, że nie da się po nich pisać, bo się wszystko rozmazuje. Jak żyć? Jak żyć? I to, co zostało na koniec, czyli naklejki, które Wam szybko pokażę, jakie udało mi się dorwać, ale tak naprawdę szybko. Pierwsze naklejki oczywiście buźki, bez buziek bym nie wyszła. W zeszłym roku były tylko takie buźki okrągłe, czyli kupiłam i te kropelki, łezki i te okrągłe, czyli były. One są świetne, one w ogóle są po, przynajmniej w zeszłym roku były tak, po dwie pakowane, czyli są po dwa takie arkusze i bardzo często je wykorzystuję, no bo jednak to są różne humorki, można sobie tam powklejać, bardzo fajnie to wygląda. Więc buźki. Kolejne są takie typowo tropikalne, śliczne flamingi, tukany, owocki, kwiatuszki, te sprawy. Więcej morskich klimatów, czyli arielki. One pewnie mi wszystkie zostaną na przyszły rok, bo raczej na jesień tak średnio będzie pasowało morskie klimaty wrzucać, no ale zobaczymy. Te są fajne, takie komiksowe, rokowe. Rokowe. W ogóle to jest bardzo ciekawe, bo to są naklejki, które właśnie muszę odpakować, bo jestem ciekawa, jak one wyglądają na żywo. To są naklejki zachęcające do kolorowania. A, one są papierowe. Zobaczcie, ile ich tu jest. Tu są 4 arkusze. Koniki, pony. Ojej. No właśnie, i one są papierowe, więc można je pokolorować. O, to super pomysł. Mega fajne. To mi się też teraz bardzo przyda, bo robię coś, co w pewnym momencie pewnie trafi do dziecka, więc będzie mogło sobie to dziecko już kiedyś może to coś pokolorować. Kurczę, to by było naprawdę, naprawdę dobry pomysł. Może nie będę tego chować, bo i tak będę tego używać zaraz. Dobra, to to. I tych do kolorowania kupiłam właśnie jeszcze 2 różne. Tutaj są sowy, podejrzewam, że też są 4 różne arkusze. I tutaj są jakieś takie zwierzaczki cyrkowe, urodzinowe. O, to będzie dobre. Które pewnie też jest ich tam w środku więcej. Już Wam nie będę pokazywać. Tutaj mamy... to w ogóle wygląda jak tatuaże, nie wiem, nie uważacie? To tak trochę przypomina mi taki tatuażek, kiedyś się robiło. Takie naklejane. Tylko, że to jest takie wypukłe. Nie są takie płaskie, tylko mimo wszystko gdzieś tam jakaś wypukłość jest. Są też gwiazdeczki, jakieś tam owoce błyszczące, kolejne jakieś takie, wiecie, dziewczyńskie, że tak powiem. Suwy. Suwy też są wypukłe. Lubię te wypukłe, bo one ślicznie wyglądają, tylko że niestety jednocześnie notes się robi taki, wiecie, spulchniony, że tak powiem. Bo wszystko... Jak jedna naklejka na drugą naklejkę, czasami się zdarza, że później jak coś rysuję, to mi te naklejki tam się przerysowują i takie jakieś głupio to wygląda, ale lubię je, bo są ładne po prostu. Tutaj mamy kolejne naklejki takie urodzinowe. Motylki już takie miałam w zeszłym roku, ale chyba zużyłam wszystkie. Tutaj są kolejne tego typu naklejki. I takie. I jeszcze takie słodyczowe. I takie ufoki. Więcej ufoków i tutaj mamy jeszcze flamingi takie tego typu i takie same tylko w różowym złocie. Więc jak widzicie trochę tego jest, trochę tego jest, ale mówię sobie, że te rzeczy typowo papiernicze, naklejkowe pojawiają się w Biedronce raz, dwa razy do roku, więc można poszaleć. A co? No, i to była pierwsza część holu z Biedronki. Będzie jeszcze druga część, bo w drugiej części będą pisadła i co? I washi tape. Nie chcę tego dawać w jednym, bo z tego strasznie długi film by wyszedł i by tego w całości nie obejrzał, bez sensu. Więc dzisiaj naklejki, magnesiki, klipsy i kleje w taśmie, a w następnej części będą washi tape i pisadła, które też Wam pokażę, jak piszą, mam nadzieję. Cóż, bardzo dziękuję w takim razie za obejrzenie. Dajcie znać, czy w ogóle coś kupiliście w Biedronce, jak była ta promocja i co kupiliście i które naklejki u Was były, a których nie udało Wam się trafić i czy w ogóle podobają Wam się te kolekcje pastelowe w Biedronce i gdzie ewentualnie poza Biedronką można znaleźć takie kleje. Bo nie ukrywam, że no mam ich teraz 8, a jak nie daj Boże mi się skończą, to przydałoby się wiedzieć, gdzie można je jeszcze kupić. Więc jeżeli wiecie, gdzie można takie kleje kupić, to koniecznie dajcie znać w komentarzu. I cóż, zostawcie koniecznie kciuka w górę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!